No, tak. Ale w jakim dokładnie miejscu? Przeciwko kościołowi. Wypełnia. Gdyby też co roku było wpłacane, bo to jest, no to jest duża kwota, nie? No już tam chyba około ponad czasu. Z tego czasu gdzieś tam w tych lokalach też znajdowały się podmioty zewnętrzne, które wynajmowały te pomieszczenia i myśleliśmy, że może coś chociaż z tego tytułu będzie należało na właścicielu ciąży obowiązek uiszczania podatków, jeżeli taki takowy się znajduje, a dzierżawca już nie ma obowiązku, jak nie ma w umowie dookreślone. Także... No i ta osoba się liczy, że to już ten dług dozgonnie tak, żyje sobie tak. Z tym, nie? Ale że nie ma takiego prawa, że no nie... A nie jest to umowy, czy cokolwiek? Co? Jakieś to umowy już... Coś. Nie ma. No ale my jesteśmy którymś z kolei bodajże 8. Tym wierzycielem, nie? Bo najpierw... Nawet jakby ściągali. To nawet jakby najpierw, było to sprzedane, to nie wiem, czy tak nawet nam by się coś z tej sprzedaży... To nie tylko my tutaj, ale czy na te środki. Także to są kwoty bardzo... Kwota potężna chyba. No. No ponad ile milionów się chce? No, nie wiem, dokładnie to będzie sprawdzić. Bo nie chcę mieć nie na sprawozdanie, ale sprawozdanie. Tak, panie przewodniczący. Jeszcze do swojej kadencji. No, nie ściągniemy, ale też chcę, żeby tu te osoby też się zapoznały z tym. To jest. W każdym roku kalendarzowym to się powtarza. A jaki jeszcze jest taki duży podmiot zalegający? Takie olbrzymie? No, no głównie to jest ten podmiot skocza, jeszcze podmiot Kwilendo. A w trakcie roku też są duże podmioty, no ale wtedy upomnienia i ludzie jak jest możliwość, to ściąga. A ten Kwileński tam z tej cegielni, to jak to jest? No nie powiem pani teraz kwotowo. To jest, jedna to jest osoba prawna, drugi to jest on, Kwilendo jest tylko osoba fizyczna. Tylko my jako gmina, jako samorząd wszystkie formalne możliwości wykorzystaliśmy. To nie jest tak, że zapomnieliśmy, nie zabezpieczyliśmy tych potencjalnych dochodów, tak. No a wszystkie czynności zostały wykonane. No, dziękujemy. Proszę bardzo. Kolejny rozdział to jest podobnie jak już mówiłam w rozdziale 756-16. Tu z kolei są wpływy, ale od osób prawnych i też jest niższe wykonanie w paragrafie 036 wobec podatku od spadków i darowizn i to też są dochody, które nam przekazuje Urząd Skarbowy. Tam, gdzie my mamy swoje własne dochody i jesteśmy w stanie sobie je wyliczyć, to ten plan robimy realny, a tutaj on też jest realny, aczkolwiek nie wiemy nigdy, ile tego wpłynie, a na koniec roku, jeżeli zaktualizujemy, a dopiero otrzymujemy za czwarty kwartał roku informacje w miesiącu lutym, jakby o wysokości tych dochodów przed wysyłką sprawozdań, praktycznie jest ta informacja, to nie możemy, już nie cofniemy się do grudnia, żeby urealnić plan. I tutaj no, ten plan był 50 tysięcy, powiedzmy podobnie jak wykonanie z poprzedniego roku, a wykonanie za 23 jest 26 556,87, to stanowi 53,11. Na przykład odwrotna sytuacja z kolei, gdzie też są wpływy, które nam przekazuje Urząd Skarbowy, to są wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych i tutaj mieliśmy 120 tysięcy, bo dostosowaliśmy na koniec roku plan, czy mieliśmy taki plan jak wykonanie po trzecim kwartale. Jeszcze wpłynęły środki w samym końcu roku i wykonanie jest 161 656,46. Z kolei tu jest 134% i 7,71 wykonania, bo to może działać w dwie strony, albo jest wyższe, albo niższe, nie? Nie, tylko nigdy nie dostajemy informacji wcześniej, jak to będzie wyglądało. I tu jest 100,74 wykonania, nie? Tak, łącznych tych poszczególnych paragrafów na rozdziale wyszło wykonanie ponadplanowe.
podatku leśnego w większy, nie? Tak. Właśnie ten czynność od czynności cywilnoprawnych. No zawsze też tak, że nam właśnie na sam koniec roku gdzieś tam jeszcze zadziała podojnik i coś ciągnie i wtedy tam wyżej, nie? Później wpływy z pozostałych odsetek to też jest dane 3000, wykonanie 1326,87, co daje 44,23% planu. To też to nie są jakieś wielkie kwoty planowane na wydatki, na realizację nie mamy tak do końca wpływu. Kolejne niższe wykonanie. 78,13 to jest wpływy z innych wykonań pobieranych przez jednostki samorządu. Tak, i tutaj to są dochody, które mamy z opłaty targowej. A, no to też no, kwestia ile. No plan był 10 tysięcy, wykonanie 7813. Mało. No coraz mniej stoi tych. To są wpływy. A jeszcze z tego musimy niszczyć inkasą. To znaczy my to już jest odrębna. Ale tutaj jakby na bieżąco od razu informuję, że to nawet nie jest tak, że te pieniądze zostają. No to z tego zostaje bardzo mało. Bo no jakby to inkasentem jest zakład akurat lokalizacyjny. 40% wpływów. No to też, żeby tą kwotę 7 tysięcy uzbierać, to akurat wiemy, jakie to są opłaty tych 10 czy 20 czy ile to trzeba i nie? Ja wiem, to z tego czy nie tam ten targ jest trochę taki, nie? I to jest zbierane na podstawie cała Rady Gminy. Nie wiem, czy teraz, ale wcześniej, że baronicy byli zwolnieni, nie? Tak, takie swoje plony przetowali, jak na zasadzie warzywa, owoce, to wtedy, no. I to zasila budżet zakładu, tak? Czy to gminy? To jest, tak jak ja przed chwileczką wyjaśniłam, to jest plan, wykonaliśmy 7813,41 zł, z czego 40% zgodnie z uchwałą Rady Gminy przekazujemy do zakładu wodno-kanalizacji. No to już mówię, gdzie zostają to. No czyli z tego 40% zostaje. Zostanie kwoty 40% na zakładu wodno-kanalizacyjnego. Tak, za obsługę, za obsługę, za to, że inkasator zachodzi i zbiera tą kwotę targową. Dobrze, to mamy. A kto sprząta targowisko? Realizujemy to wspólnie z zakładem. Możemy jechać dalej. Tu jest jeszcze taki w rozdziale 758.14, paragraf 2.100, środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Plan 2.916, to też są środki otrzymane z Funduszu Pomocy, także jak nie zostały wykorzystane, czy nie było już dzieci, w szkołach należało to zwrócić. To takie ponad 98,7. Tak, i znowuż to jest praktycznie plan, gdzie no to wciąż się powtarzam, ale też nie mamy jakby wpływu. To jest rozdział 855.02 świadczenia rodzinne i paragraf 236 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych ustawami. Plan jest 15 tysięcy, wykonanie 8697,48, co daje 57,98%. I to są z kolei dochody od, jeżeli ściągamy należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych, to też jest procent, który się należy gminie. Większość należy odprowadzić do województwa, a 40% jest tutaj dochodem gminy, ale to mówię, to jest też zależne od tego, jak te zaliczki z tytułu zaliczek alimentacyjnych są ściągane. To jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu. I zawsze jest problem, tak?
Zawsze, jeżeli wejdź w zasób pomocy społecznej, tam jest dokładnie uszczególnione, ile i co na co. Znaczy to jest podobna zasada, co u nas z dzierżawami, z czynszami, z podatkami. Tam też Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystuje i zabezpiecza te dochody poprzez wykorzystanie wszystkich form prawnych. Natomiast kwestia już nie zmieni, to jest jakby inna kwestia, tak? Pozostaje bez dochodów i nie ma z czego ściągnąć. Sytuacja zaległość. Rodzina się może zmienić drastycznie w każdym miesiącu, nie? Też mają niektórzy tracą dochody, ale też w większości no to jest jakieś niedbalstwo. Większość to unika, to sobie tak powiedzmy. No, to niedbalstwo też, bo czasami ktoś może nie unika, ale tam zapomina, to się zdarza. No. Jedno wie. Nie. Nie zapomina. Nie Kolejne niższe wykonanie. Podobna sytuacja. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy. To jest 855,95. Pozostała działalność. To jest 37. 3,53504 był plan, to było na świadczenia rodzinne dla tych osób będących obywatelami Ukrainy, przebywających w danym momencie na terenie naszej gminy. Na początku te osoby się znajdowały, później one w początku roku już chyba opuściły teren gminy i ten plan no, nie został w pełni wykorzystany. Nie? Te środki te wykonane to jest 1314, to jest 37,5%. W gospodarce odpadami niższe wykonanie dotyczy wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. To tutaj też wydawane są upomnienia osobom zalegającym. Nie wszyscy te koszty upomnień uiszczają, podobnie jak opłatę, a plan jest 5 tysięcy, wykonanie 2880,34. Ale tu jeszcze pani dokładamy dużo do tych śmieci. Tak. Ile jest tych podmiotów zalegających i z jakich przyczyn też pani opisane, ile zostało wydanych upomnień, tak, to nie chodzi o formę prawną, w jaki sposób, tylko o ilość. No to jest wszystko sprawozdanie. 88,65 to są właśnie wykonania. To są właśnie zaplanowane dochody od wszystkich osób, które zdeklarowały się w jakiej wysokości będą opłacać, czy tam za ile osób, tak, bo wysokość jest jedna dla wszystkich. Za ile osób będą opłacać śmieci, czy opłaty za odbiorę komunalnych. No i w deklaracji 1300-200, a wykonanie jest niższe, nie? Ale to jeszcze jest spowodowane wykonaniem tym, że nie płacą, ale tak. Czy jeszcze są może takie rodziny, gdzie deklaracja jest zgłoszona na przykład na inną liczbę osób? Ten przepis też jest realny, czyli tak jak są zgłoszone deklaracje i ilość osób ujęta w danej deklaracji, tak ma to przełożenie jeżeli na kwotę. Zmiany deklaracji to jest wprowadzana zmiana. Tak. Czasami to się też tak odbywa, że jedno właśnie jest, nie ma jak widać dużych ruchów, nie? No to tak jest, bo czasami to się wyprowadzi, przeprowadzi. No ale też ja bym bo w trakcie roku obserwujemy te zmiany, ale one tak jakby jedna zmiana wchodzi. No i tutaj są później właśnie te koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat. No to jeszcze wrócę do tego, to tu jest dość pokaźna kwota, bo procentowo, ale to jest ile? Ponad 100 tysięcy. Tak, ponad 100 tysięcy, to jest bardzo dużo, nie? No przez tyle lat ona się w sumie uzbierała, nie? Bo to nie jest kwota z jednego roku. Jak ktoś notorycznie nie płaci, to po prostu nie płaci. Ludzie się buntują, bo nie chcą płacić za hipotekę. Hipotekę też już mamy, więc na hipotekę za odbiór odpadów też już mamy. No i każde koszty komornicze, czy cokolwiek, no to komornik sobie pobiera najpierw, potem pozostałe na należność główną. Czasami przy wydanie wartości, czy to było więcej komornik, weźmie na zewnątrz.
tysięcy wykonanie 1380,99 to są też środki zewnętrzne, które otrzymujemy. I jeszcze przepraszam, że ja przerwałam, ale jeszcze istotna rzecz co do odpadów, opłaty za odpady komunalne, ponieważ my też ponad 36 tysięcy, to tak jakbyśmy mieli, no nie mamy dochodów z tego tytułu, że są kompostowniki. I to automatycznie też nie, no jednak to nie wpływa do tego budżetu. Nie? Czyli w tej kwocie się mieści to opłata, tak? 36 tysięcy. No gdzieś tam jest pomniejszona, ale gdzieś tam w jakiejś później następującym zdaniu to też ma to, no także to też jest koszt, bo to później to jest koszt gminy, tak? To jest ta no bo deklaracja jest złożona osobowo, tak, no, tak, no, tak, a tak, kompostownik tak, idzie całość mniejszy, no pomniejsza, nie? Ja tak tutaj akurat wrzuciłam tą dygresję do osób, które po raz pierwszy zasiadają w Radzie, także przepraszam Państwa. To wszystko będzie szczegółowo. Ale jeżeli nie macie w trakcie, Szanowni Państwo, jakieś pytania, to nasuwają się jakieś myśli, to proszę pytać. Więc znacząco teraz odnośnie tych śmieci, to chyba pomniejszone zostaną koszty, bo odbiór popiołu i ta segregacja to też nie jest bez znaczenia, nie? Jednak ale to jest, ale to już mówię do następnego. To już jest wkomponowane przedsiębiorca składając ofertę, on to kalkuluje, także my tutaj w tym momencie żadnych oszczędności nie będziemy mieć. Znaczy, ja dążę do tego, że koszt byłby większy, gdyby nie było odbioru segregowanego popiołu, bo to nasz sam, nie? No tak, no to też dlatego to wprowadziliśmy, tak. No bo opłata za to przekazane śmieci, nie, no nie zryczałtowa to opłata. Tylko, że chodzi tutaj, Pani Radny, chodzi o to, że jak one są przesegregowane, no to jest, to są opłata za to tańsze. Za popiół niż za ogólne. Oczywiście. Popiół był za zbieranie, bo my to będzie ogólne zbieranie. No to nie jest mniej. To jeszcze ilość tych śmieci wytwarzanych, nawet tych segregowanych, też wpływa na te ogólne koszty, nie? Coraz więcej śmieci. A mówiła Pani już, ile osób zalega z tymi opłatami za te... Nie, nie, ja to jest w sprawozdaniu Państwo macie. Dobrze, to słyszałam. To my będziemy. W sprawozdaniu macie. Tak, no właśnie też nie będziemy dopytywać Pani skarbnik, Pani burmistrz, bo... No bo byśmy musieli w zasadzie byśmy musieli czytać to sprawozdanie. Nie, ja to bym tylko konkretnie... No to jest w sprawozdaniu. Ale to jest sprawozdanie. Ja się nie wtrącam. Jeżeli... My możemy sobie, jeżeli będą pytania, czego dotyczą, to my możemy sobie to wynotować i ze sprawozdania nie musimy się pytać urzędu, bo my mamy wszystko w sprawozdaniu. Także będziemy mieć kolejne posiedzenie komisji, no to wypracujemy sobie, co mamy przygotować i jakie materiały. Proszę przejrzeć dokładnie wszystkie opisy, tam wszystko jest szczegółowo opisane. A my odnosimy się w tej chwili do planu i do wykonania do tabelki. Jeżeli czegoś nie ma w sprawozdaniu, no to my oczywiście Państwu to wyjaśnimy i dopowiemy. Poprosimy dalej. Niższe wykonanie jest jeszcze w paragrafie 246 w rozdziale 926. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami. I tutaj mieliśmy zaplanowaną dotację na opracowanie takich programów gospodarki niskoemisyjnej. Ta dotacja była w nieco niższej kwocie, tak jak zostały poniesione wydatki, tak zostało rozliczone i otrzymano dotację, a pierwotnie był plan wyższy, więc wykonanie 44,25%. Czyli oferenci składając oferty na wykonanie zadania złożyli niższe. Także no wiadomo, że... To jest dwa razy ten paragraf 246. Najpierw jest to niższe wykonanie, a później już na kolejny projekt było 13.011, czyli 100% wykonania. Następne niższe nieco wykonanie to jest w rozdziale 921.09, paragraf 0.75, wpływy z najmu i dzierżawy. Zaplanowaliśmy 10 tysięcy z dochodów za wynajem świetlic. Wykonaliśmy 6360, co daje 63,60% wykonania. To jest, jeżeli ktoś korzysta ze świetlic wiejskich.
Też mamy takie sytuacje, że osoby wynajmą świetlicę, a na koniec trzeba również w tym jest sala GUK? Nie. 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 Sala to jest sala wody gminnego ośrodka. A może możemy zapytać, o jakie miejscowości chodzi? Kuźnia Józefów. Kuźnia Józefów. Ale tam gdzieś w materiale nie przeglądamy tak szczegółowo, ale to będzie 250 zł. No i to też, no, też musieliśmy nakaz do sądu skierować. No, ale to, i tylko koszty. Ale i tylko są właśnie koszty. Ale z drugiej strony państwo później nas rozliczacie z tego, czy... Ja mam jeszcze takie pytania właśnie do propozycji, bo jeżeli ktoś wynajmuje salę, to sołtys w tym uczestniczy, podpisuje umowę, tak? Sołtysem, bo tak no nie... kto zawiera umowę? Nie, umowa jest podpisana z urzędem gminy. Tak, z urzędem gminy tak, nie ma, ale sołtys w tym też uczestniczy osoba, która jest odpowiedzialna. U nas tak jest. Przepraszam, no muszą uzgadniać sobie, jak ktoś chce wynająć salę, czy jest wolny termin, czy... Ale sołtys nie pobiera opłat. Ja wiem, ale czy... można też jakoś... To są, czasami to są takie osoby, że no po prostu nikt nie ma wpływu, tak. No nikt nie ma na niej wpływu. Więc co musimy zrobić? To jest fundusz sobie. Nie, że ktoś nie ma. I tu mam takie pytanie, a czy mieszkańcy na przykład Brudzewka, jak wynajmują salę, to oni też ponoszą opłatę za tą salę, czy tylko... Też wszyscy. Mieszkańcy później, którzy wynajmują salę? Tak, to jest za regulamin. Tak. Taki regulamin. Regulamin to trzeba zmienić. Znaczy posłyszałam takie głosy właśnie, że powinno być tak, że mieszkańcy danej wsi, no to powinno mieć... Albo zniżkę, albo coś. Tak, chociażby... No, koszty właśnie takie niskie opłaty, tak. Że to... Jest coraz więcej osób chętnych, które chcą korzystać z wynajmu tych świetlic, dlatego że opłaty nie są wysokie i można sobie wtedy zamówić catering i to jest no, korzystne rozwiązanie. Ale może tak mały za tamten rok, to już nie wiem, czy tak jest. No ale to są nieduże kwoty, bo na taką kwotę 6 tysięcy też jest ileś osób, bo to jest 300 i 6 kwota za wynajem? Sali? Jest około, pierwsza doba. Bo to zależy, czy to jest jedna, czy ja już nie tam jest 200 i później kolejna rozpoczęta. Wzrastająca. Tak. No, a nie 250. Ale pamiętam, że mają, żeśmy przygotowywali to i urwało się na pewnym etapie, nie? W komisji. Bo wyszło zarządzenie, przerwano nam te prace. Jeszcze no to takie jest prawo, że to za to odpowiada organ wykonawczy. Ja może jeszcze zabiorę głos, ponieważ też jak był przygotowywany, no myśmy tam wspólnie też rozważali ten temat na komisjach i też no, nie ma nigdzie takiego zapisu, bo jeżeli są na przykład jakieś spotkania, prelekcje, teraz coraz więcej osób korzysta, też chce korzystać z sal, to też trzeba ustalić opłatę za to, bo tam nie mamy w regulaminie nigdzie opłaty, jeżeli na przykład robią spotkania dotyczące odnawialnych źródeł energii, no u nas akurat teraz tego nie było, no bo sala nie mamy. No ale to też są, jeżeli organizatorem nie jest samorząd, no to... Ale za też, godzinową stawkę trzeba było ustawić, bo nie ma nigdzie tej godzinowej stawki. No, ale to jest określone jako za wynajem ta kwota... Tak, ale pani burmistrz, nie wiem, godzinowo, bo na przykład my, ja miałam taką sytuację, że pytał pan, mieliśmy spotkanie i się pytał, no ile macie ustalone za godzinę tego spotkania. Ja przepytam, tak, on sobie wynajmuje na 2-3 godziny i tam jak oglądałam różne regulaminy, to tam różnie jest. Bardzo wysokie, bo to są osoby, które różnie firmy, które mają pieniądze. No i się pytam nawet, bo mówi, no a czemu nie ma opłaty? Bo jakoś zasilę też potrzebuje. Oczywiście i wtedy zasila osoba z zewnątrz, która robi prelekcję celem jakichś korzyści swoich, nie? Dochodów. Także to trzeba też ustalić. Ale to do tematu wrócimy, bo jeżeli chodzi o wynajem sal świetlic, no to to trzeba precyzować. Tak. No i właśnie też jeszcze wrócę, Małgosiu, do tego, że czy tu pani Maria ten temat poruszyła, że mieszkańcy powinni mieć taniej. Oczywiście, jeżeli u nas też była taka sytuacja wcześniej, dlatego że myśmy robili dużo w czynach społecznych i ci ludzie się czuli trochę
pokrzywdzeni, że muszą tyle samo płacić, jak oni tutaj, no i wykaszali trawę kiedyś, robili, no, budowali, wszystko też takimi własnymi środkami. Tak. Ale teraz, jeżeli już są po remontach, będą po remoncie, no to te koszty poszły. Ja myślę, że zarządzenie zostało wydane w takiej formie, wydał pan burmistrz, dlatego że to analizowaliśmy, on też analizował, konsultowaliśmy to też od strony prawnej. No i też tutaj zdarzały się takie sytuacje, że wynajmował mieszkaniec, a później wchodził ktoś zewnątrz. Tak, tak. Dlatego, żeby było to, dlatego takie zostało wydane zarządzenie i to było konsultowane. Także bo to wnuk, bo to babcia, bo to ktoś właśnie, to takie nie były, były, tak. Bo też. Dlatego ja myślę, dlatego że zostało to wyruszyć na zebraniach wiejskich, które będą za chwilę, żeby wyjaśnić mieszkańcom, że jest taka sytuacja, że myślę, że to jest zrozumiałe, tylko tak ten temat wyjaśnić. A ten koszt wynajmu, on jest naprawdę on nie jest taki wysoki, tak? Tak. Tylko wyjaśnić, że jest taka sytuacja, to jest jakoś prawnie też określone. Że no, to też do tematu wrócimy dzisiaj, bo akurat bo odnosimy się do planu i wydatków, więc no, też ale pytania. Ale okazji ktoś się nasunie, to zawsze warto to sobie gdzieś zapamiętać. Dobrze, dziękuję i jedziemy dalej. I już tutaj na samym końcu 0% wykonania. Tu była zaplanowana dotacja na realizację inwestycji na boisku Ormik. Inwestycja ta w związku z tym, że została przesunięta na rok bieżący, jest obecnie realizowana. Została przesunięta dlatego, że ogłaszaliśmy wielokrotnie przetarg. Nie było wykonawcy i też była obawa o to, że no, będziemy musieli oddać to dofinansowanie, no bo takie były warunki umowy. Jak nie znajdziemy wykonawcy, nie zrealizujemy zadania, ale tutaj udało się panu burmistrzowi podpisać aneks i zadanie zostało przesunięte na ten rok. Stąd zerowe wykonanie. Stąd jest zerowe wykonanie. No i tak jak tutaj pani burmistrz podkreślała, wykonanie dochodu, przepraszam, pomimo tego, że w niektórych rozdziałach jest ono niższe, gdzie nie dokonaliśmy wpływ tutaj jako burmistrz, jako urząd, jako działania nasze, jest wykonany plan na poziomie 97,45%. Także to myślę, że jest to wysokie wykonanie. Teraz nie, to od razu przejdę do wydatków. Czy państwo jeszcze mają pytania do tych dochodów? No ja myślę, że jeżeli się jeszcze komuś z państwa napiną jakieś myśli, to proszę też to zaznaczyć i będziemy mieć kolejne posiedzenie komisji. I wtedy ewentualnie domówimy sobie, tak dopytamy, bo no, wiadomo, że w tej chwili nie było takiej możliwości, bo musieliśmy zrobić pierwsze spotkanie, żeby zapoznać się z materiałem i też przedstawić to, co jest niezbędne również do złożenia wniosku do regionalnych izb obrachunkowych przez naszą komisję. Czyli poprosimy dalej. Wydatki. Tak, wykonanie wydatków. Tabela taka, gdzie znajdują się wszystkie wydatki zrealizowane w roku 2023, znajduje się na stronie, rozpoczyna się na stronie 52 sprawozdania, jakby ktoś chciał sobie śledzić. I tutaj jeżeli chodzi o procent wykonania, 0% mamy w wydatku inwestycyjnym, to dotyczy budowy kanalizacji, tam mamy wydłużony okres na wykorzystanie tych środków i te środki też to zadanie, tak podobnie jak z Orlikiem, jest przesunięte do budżetu na rok 2024. Środki te pozostały na rachunku bankowym, zostały przeniesione do planu, jakby tak mówiąc potocznie, na rok 2024. Tutaj nie było wykonania w poprzednim roku. A jakich inwestycji to dotyczy? Budowa kanalizacji na terenie gminy. Niższe wykonanie. Ale budować kanalizację możemy w starym miejscu po kwileniu. Tak. No właśnie, tam gdzie projekt obejmuje. Już mówię. Czasami jest tak, że no środki, jak są znaczone, tak jak mówię, stanowiące dotacje, to no, wykonujemy na konkretne zadanie, resztę musimy oddać. Bo nie można na nic innego tutaj przeznaczyć. Będzie wtedy mniejsze wykonanie. To w rozdziale.